Nazywam się Paweł Grzesiak, pochodzę z diecezji warmińskiej. Wyjeżdżam na studia na Uniwersytet Świętego Krzyża w Rzymie. Będę studiował teologię dogmatyczną. Kiedy myślę o rozeznawaniu mojego powołania, to tak naprawdę myślę o trzech ważnych miejscach. Pierwsze miejsce to moja rodzina, wychowanie katolickie, rodzice, którzy za rękę prowadzali mnie do kościoła, miejsca, w którym było mi po prostu dobrze. Jako mały chłopiec kręciłem się tam trochę przy ławkach, oklaskiwałem chór, który śpiewał na niedzielnych mszach świętych. W jakimś czasie dorastając pojawiło się drugie miejsce, czyli wspólnota parafialna. Posługiwałem tam jako ministrant, później lektor, później ceremoniarz. Stawałem się coraz bardziej odpowiedzialny też za tworzenie liturgii, za posługiwanie w tym miejscu, za innych ludzi. Zbliżałem się do ołtarza, by w końcu seminarium nauczyć się i rozeznać, że moją drogą jest właśnie służba drugiemu człowiekowi. Służba i przybliżanie innych ludzi do Boga, żeby im też było tam tak dobrze jak mi. Studiów w Rzymie oczekuję znalezienia pewnych odpowiedzi. Odpowiedzi, z którymi będę mógł wrócić i przekazać je tym innym ludziom. Ktoś powiedział, że ksiądz pracuje 24 godziny na dobę, więc wolny czas to jest pewien termin, który ze słownika trzeba usunąć. Natomiast staram się mieć chociaż chwilę odpoczynku. Lubię spędzać go aktywnie, chodząc, jeżdżąc na rowerze, pływając. Lubię też teatr, muzykę i oglądać, słuchać różne rzeczy, ale także tworzyć. Gram na gitarze, na skrzypcach. Staram się jakoś poznawać te różne dziedziny sztuki.